Siadaj. Nazwisko. Komenda. Powtórz. Komenda. Chcę się obudzić. Synek, wiesz, która jest godzina? Przepraszam, mama, zamyśliłem się. I co wymyśliłeś? Właśnie nic. Nowe rogi nic nie zaplanowałem. I dobrze, możesz planować, a życie i tak sobie leci po swojemu. Zobaczymy się jeszcze? Może. Nie udawaj niczego, sobą bądź, to się wszystko jakoś ułoży. Masz dobre serce. Ja myślę, że ty dobrze wiesz, czemu tu jesteś. Sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa. I wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Nie zrobiłeś nic złego, rozumiesz? Nic złego nie zrobiłeś. Nie wolno ci o tym zapomnieć. Nic złego. Chcę do domu, mama. Zabierz mnie stąd. Tak, gdzie wytrzymał. Wiem, zabiorę cię. Obiecuję ci to. W tych aktach nic się nie zgadza. Zakatowali młodą dziewczynę i łażą wolni. A chłopak, który za to siedzi, jest niewinny. Morderca! Jeśli to ruszę, to będę musiał wystąpić przeciwko swoim. Ty myślisz, że ja nie wiem, po co oni cię tutaj przysłali? No to wiesz, co masz robić. Dobra, panowie. Jedziemy z tym. Tu mieści się wszystko. Tu jest twoje prawdziwe więzienie. Na początku mówili o dwóch, trzech sprawcach, ale tylko capnęli komendę, od razu przestali szukać pozostałych. Ty się nie boisz? Na pewno chcesz pokazać twarz? Nie pozwól, żeby cię tu zmienili do końca. Będzie dobrze, Bóg z nami. I chodź z nimi. Wszystko się wyjaśni. Wytrzymasz? Nie powinno mnie tu być. Życie mi, że jestem niewinny. Nie, my to wiemy.